Krzysztofory od zawsze pobudzały wyobraźnię tak dawnych, jak i współczesnych mieszkańców Krakowa. Z pałacem Krzysztofory związana jest opowieść o alchemikach. Pierwszym z nich jest mistrz Jan Twardowski, który w krzysztoforskich piwnicach miał mieć swoją pracownię. W okolicach pałacu lokalizuje się także inną pracownię alchemiczną, Michała Sędziwoja, który był alchemikiem w czasach Zygmunta III Wazy. Z piwnicami krzysztoforskimi łączy się także legenda o krzysztoforskim diable, który miał strzec ukrytego tutaj skarbu. Miał on pierwotnie postać koguta, którego na targu kupiła kucharka, chcąc przygotować z niego rosół. Udając się za nim, trafiła do krzysztoforskich piwnic, a kogut, który przemienił się w diabła, zaproponował jej pewien układ. Pozwolił jej zabrać ze sobą tyle złota, ile tylko zdoła wynieść, ale postawił jeden warunek. Wychodząc z piwnicy, nie może się obejrzeć za siebie. Kucharka zastosowała się do polecenia diabła, ale wychodząc z piwnic obejrzała się za siebie i wtedy czar prysnął, a zebrane złoto zamieniło się w stertę liści. Z Krzysztoforami związana jest także opowieść o pewnym duchu. Jest to duch Anny Zbranickich Lubomirskiej, niezwykle pobożnej wdowy fundatorki klasztoru i kościoła sióstr dominikanek na Gródku. Czarna dama spotkana wieczorem w Krzysztoforach przepowiada osobom spotkanym datę ich śmierci. W takich okolicznościach spotkali ją dawni właściciele Krzysztoforów, biskup Kajetan Sołtyk oraz Jacek Kluszewski. Ten ostatni faktem spotkania ducha tak bardzo się przejął, że przez 3 dni biegał po Krakowie i opowiadał o tym fakcie mieszkańcom Grodu Krakowskiego. I w efekcie, zgodnie z przepowiednią Czarnej Damy, 3 dni później umarł. Pałac Krzysztofory rozwijał się równolegle z postępem i rozwojem historii Krakowa, był z nią ściśle związany. Prawdopodobnie w tym miejscu, w którym obecnie znajduje się budynek, rozpoczęło się wytyczanie lokacyjnego układu miasta. Jednym z pierwszych budynków, jakie powstały tutaj na terenie Krzysztoforu, była wieża mieszkalno-obronna. Były to też jedne z pierwszych murowanych świeckich budynków, jakie pojawiły się w otoczeniu rynku głównego, świadcząc też o statusie osób, które były właścicielami tej działki w tamtym czasie. Później zaczęły powstawać mieszczańskie gotyckie kamienice, a do tych mieszczańskich gotyckich kamienic dobudowano przedproża. Już wkrótce będzie można te przedproża zobaczyć w ciągu wystawy. Jest to unikatowy relikt, pozostałość po tej średniowiecznej zabudowie Krakowa. W bardzo dużym stopniu ten stan budynku, który widzimy dzisiaj, jest zasługą nowożytnej przebudowy. Przebudowy rozpoczętej przez Adama Kazanowskiego, marszałka koronnego, przyjaciela Władysława IV. Później budynek wykupili Wodziccy. Najpierw Wawrzyniec, a potem Anna Wodziccy doprowadzili do tego stanu budynku, który widzimy obecnie. W tym miejscu byli goszczeni władcy polscy i to kilkukrotnie, m.in. Jan Kazimierz, Michał Korbut-Wiśniowiecki, Jan III Sobieski oraz ostatni władca Polski Stanisław August Poniatowski. W tym miejscu była też kwatera główna wojsk księstwa warszawskiego na czele z księciem Józefem Poniatowskim, to było w 1809 roku. Tutaj zbierali się konspiratorzy, powstańcy przyszli. W 1846 roku tu właśnie w Krzysztoforach zapadła decyzja o wybuchu Powstania Krakowskiego, tego najkrótszego w dziejach naszego państwa. Ale też tutaj w 1848 roku zbierali się znowu konspiratorzy, spiskowcy podczas Wiosny Ludów. Na początku XX wieku pałac był zagrożony. Istniało ryzyko, że nowy właściciel, Gustaw Bazes, wyburzy Krzysztofory, żeby stworzyć tutaj taki budynek o funkcjach hotelowych i handlowych. To uruchomiło taką społeczną akcję, która miała na celu uratowanie Krzysztoforów przed zagładą. I faktycznie taki historyczny zbieg okoliczności spowodował, że to się udało. Najpierw obrońcy Krzysztoforów znaleźli protektora w postaci arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, który powiedział, że budynek jest tak okazały, że należy go zachować. Później, jak wiemy, Franciszek Ferdynand zginął w zamachu w Sarajewie, ale w związku z tym, że wybuchła I wojna światowa, budynek został zajęty na cele wojskowe.
W tym momencie, kiedy został zajęty na cele wojskowe, tutaj urządzono m.in. kwaterę werbunkową dla Legionów Polskich, co związało historię Pałacu Krzysztofory z tymi działaniami niepodległościowymi związanymi z I wojną światową, co było kontynuacją tego niepodległościowego charakteru pałacu, o której słyszeliśmy już wcześniej. Też Krzysztofory są miejscem szczególnym z uwagi na sztukę, na dziedzictwo sztuki. Tutaj znajdujemy dzieła wybitnego artysty pochodzenia włoskiego Baltazara Fontany, czyli przepiękny stiuk, strącenie faetona, ale także tutaj tworzył Tadeusz Kantor i wybitni artyści krakowskiej awangardy w drugiej połowie wieku XX. To właśnie w krzysztoforskich piwnicach Tadeusz Kantor razem z teatrem Krikot 2 zrealizował swoje największe przedstawienia, takie jak W Małym Dworku, Na Dobnisie i Koczkodany, czy najbardziej znanego przedstawienia zrealizowanego w roku 1975, czyli Umarłej Klasy. Tutaj także odbywały się performensy i happeningi twórców związanych z drugą grupą krakowską. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do Pałacu Krzysztofory. Zapraszamy mieszkańców, zapraszamy turystów nie tylko do odwiedzenia tego miejsca, do przestąpienia jego progów, ale także do tworzenia tego miejsca, kreowania go na nowo i tworzenia idei muzeum kompletnego. Zapraszamy i bardzo serdecznie liczymy na Państwa obecność.